Porno dla ubogich. No, no tak. Dobra, jedziemy. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj zapraszam Was na film ze wspomnieniami z mojego szkolenia IFR, czyli do lotów według wskazań przyrządów na samolocie wielosilnikowym. Jak będziecie mogli zobaczyć, nie wszystko przychodziło z łatwością, był to wymagający determinacji i pracy proces nauki. Jeżeli jesteś oczywiście nowy, nowa na kanale, to koniecznie kliknij klawisz subskrybuj i zaznacz dzwoneczek, wówczas nie ominiecie żadna nowość, która będzie się tutaj pojawiać. A teraz zapraszam do oglądania. Taxi checklist completed, runa position checklist, parking brakes set, mixture props full forward, annunciator panel tested, throttle 1500, number one, tak? Number one, propeller. Nie patrz na zewnątrz, bo i tak nie zobaczysz. Patrz na przyrząd. Co ci da? Że on rotuje z prędkością 1500, ale ty patrzysz, czy spadają obroty. No. Zrób jeszcze raz, patrząc na ten. Ustaw 1500 dokładnie. O. 1500, number one. O. Widzisz? Checked. Throttle 2000 RPM. Propeller, check governor. No. Checked. Carburetor hit. Nie, spadek. Checked. Magnetos. Number one. Drop 150. Checked. Number two. Drop 125. Checked. Czyli... W normie. O no. Throttle checking idle. 1000 i wtedy. No pierwszy tak to. 1000. Engine gauges. Checked. Cowl flap closed. Mhm. No tak potrzebujemy. Prop the eyes. Checked. Magnetos number one. Drop 100. Number two. Rapowała kilo whisky India, za pół minuty opuszczam. Generalnie engine number two, jeżeli już, left, right, tak? Bo tak masz podpisane i tak zawsze są, nie ma, że jest skrownik 1-2, silnik jest 1-2 i skrownik jest lewy, prawy, nie? Are you ready for take-off briefing? Ready. Take-off briefing, Modlin, Warsaw, runway in Houston 6, I am the pilot flying, method of take-off full stop, flaps, take-off position. Rotation speed 79, climb speed 95. Any malfunction below rotation, we abort takeoff. Any malfunction above rotation, if sufficient runway remains, we land straight ahead if grids down. If not sufficient runway remains, we make right hand turn and land with visual. No tak, ale we continue, tak? We, mamy drugi silnik, nie? We secure that engine and continue right hand circuit, no. Land on runway. Bo tak to wynika, że nic nie zrobisz, tylko wylądujesz, nie? A to nie o to chodzi, bo mamy dwa silniki i te prędkości chyba trochę za szybkie, nie? We are clear to initial climb 4000 feet. Procedure Olila 3 Juliet set checked correct. Do you have any questions or no questions? No questions, no questions. Take off briefing completed. Sierra India Sierra Tower. Tower India Sierra India Sierra, go ahead. How much time do you need to hold drinks? 1 minute. Parking brake release, fuel selectors on, trimmers set for takeoffs, flaps set for takeoffs, mixture props full forward, transponder alt, runway. To mamy set, jest ustawiony. Runway set, pitot hit. As required, potrzebujemy dzisiaj? No ja bym włączył może. Ja też bym włączył. Na flights nie muszą być włączone. No, powinny być, ale wtedy ściemniają nam się w te trigreens od podwozia, bo tak ma Piper zrobione, a jest dzień, więc... Nie ma sensu. No, można się potem zdziwić, to bez sensu. Modlin Tower, Sierra India, Sierra, ready for departure. Sierra India, Sierra, line up runway 26 and wait. Line up runway 26 and wait, Sierra India, Sierra.
Approach sector clear. I pytanie od Mike India Sierra. Teraz się spodziewacie jakichś przylotów? Jedna India Sierra, jeden odlot, jeden przylot. No dobrze, tam mamy dogadane z approachem kilka podejść, to postaram się to bezboleśnie zrobić. Dzięki. Wiatr 330 stopni 10 węzłów, pas 2-6 zezwalam startować, powietrze łączne ze zbliżaniem. Możemy startować z pasa 2-6, powietrze łączność ze zbliżeniem 128-805, Sierra Papa Mike India Sierra. Czytaj stąd. Nie? No, no dobra, to jedziemy. Czy będzie mi te punkty pokazywał, gdzie skręcić? No tak, no masz, no przecież masz. Magenta to jest zawsze aktywny lek, nie? Dojdziesz, to on ci powie z wyprzedzeniem, na jaki kurs masz zakręcać, żeby przechwycić i kiedy. Taki super jest. Lewy krąg do pasa 2-6 i możesz bezpośrednio do trzeciego lewego zakrętu. Bez hamulców, po co ci hamulce? I wykonujemy do trzeciego lewego do 2-6. Take off power? Daj do 34, o. Nie więcej, za dużo. Trzymaj kierunek. Speed alive. I zostaw, overpass masz, ściągnij troszeczkę. Rotate. Jeszcze. Lewy ściągnij, lewy. Nie dwa, tylko lewy, o. I rozpędzamy. Mhm. Co dalej? Positive climb, gear up. Power. Nie ciągnij, nie zadzieraj go. Lepiej mieć prędkość na tym samolocie. 3-1 to 5. After takeoff checklist. Flaps up. Lights off. Pumps off. No. After takeoff checklist completed. No i teraz masz 105 prędkość. Wysokość zaraz będzie 500 nad. To sobie przejdź na approach i pamiętasz, co zgłaszasz, tak? Tak. Wysokość, jaką przechodzisz, do jakiej się wznosisz i jakim SID wykonujesz. Warsaw approach, Sierra Papa, Mike, India, Sierra, passing 1500 feet, Olila 3 Juliet, after departure from runway 26. Dzień dobry, Sierra Papa, Mike, India, Sierra approach, identified, climb flight level 90. Flight level 90, Sierra Papa Mike India Sierra. Chciałeś powiedzieć wysokość, jaką przechodzisz i do jakiej się wznosisz. To, że wystartowałeś z Modlina i tak dalej, oni wiedzą, bo podałeś SID z Modlina, nie? Czyli duplikujesz informacje, a nie podajesz ważnych. Approach Mike India Sierra i pytanie, bo tam wstępnie mieliśmy umówione parę wektorów i kilka podejść w Modlinie. Czy to da się zrobić? Tak, da się zrobić. Z tego co pamiętam, tu kolega przekazywał, że 3 sztuki. No, jak się da więcej, to będziemy też zadowoleni, bo tam nam z Olsztynem trochę wojsko pokrzyżowało plany, bo w niedzielę się okazuje, że latają. Także ile się da, to będziemy wdzięczni i zgadzamy się na wszystko. Okej, dobrze. Na razie wykonujecie standard i zgłoście, jak będziecie gotowi już zakończyć odlot standardowy i wrócić z wektorami na podejścia w Murlinie. Dobrze, jakiego pierwszego możemy się spodziewać? Na 2-6 ze względu trafikowo, no myślę, że RNP 2-6. I tak będzie, przygotujemy RNP 2-6, wznosimy do 9-0 i damy znać, kiedy będziemy gotowi. Run 6 uniform. Dobra, zobacz, już? Zobacz, odchodzisz od kreski. Odchodzisz od kreski. Nie patrz na to, bo tu skala jest duża, tak? Widzisz? O. I on ci już teraz mówi, że masz zakręcać w prawo na 358. Musisz obserwować. Widzisz już? No, zakręcasz. Heading back i kręć. Szybciej się musisz orientować. Nie patrz na to. To jest tylko podgląd. Tutaj masz przyrządy. Run 6, Flight Direct Mike Oscar 994 and Cliff 4, RNP approach runway 26 report established. No, jak się ustabilizujesz, wszystko ustabilizujesz, bierzesz i robisz ten briefing do RNP 26, ok? Im szybciej zrobisz, tym szybciej podejdziemy. Przed, jeszcze przed tym, przed osiągnięciem flight levelu mogę to robić, tak? Zacznij robić, bo szkoda, żeśmy się wznosili i potem zniżali, bo to, wiesz, można łatwiej to wykorzystać.
Are you ready for approach briefing? Ready. Approach briefing, Warsaw, Modlin, Poland, RNP, runway 26. Procedure is EGNOS 89937. I will set it when we call ready for approach. Final approach course 256. Altitude check over my Goscar 998, 3000 feet. Airport elevation 344 feet. Minimum sector altitude base on Mike Sierra, Mike Oscar Lima VOR is 1900 feet. Frequency is set. In case of misapproach, we climb straight ahead on 256 to Mike Oscar 993, then turn right to Mike Oscar 996, climb 3000 feet. Then as directed by ATC. 12 miles PME, we make speed check, set flaps for approach and gear down. Over Mike Oscar, Niner Niner 8, we set flaps for landing. Speed check for flaps is 110, for gear down is... Jak obczasz rękę o burtę mocniej. Tak. Będzie ci prościej, bo tak to ręka wisi w powietrzu i cały czas machasz. Speed check for gear down is 140, for flaps is 110. Our minimum is 590, is set. Runway information, runway 26. Dobra, stop briefing. Stop briefing. 6,5 tysiąca, co robimy? Powinniśmy zmienić wysokością mierzy na 10-13. No, na standard, no, co zmieniasz? Altimeter set cross-checked. Standard set, no i dalej. Standard set, approach briefing continue. Runway 26 is 2500 meters long, 45 meters width, is equipped with approach light system, precision approach path indicator, non-standard 3.5 degrees, threshold lights, runway rights. So do you have any questions or suggestions? Nie, możesz powiedzieć, bo tak. Zaraz będziemy mieli ten 90. Zaczniemy podejście. I ty. On ci pewnie da przez Mike Oscar 927 jako IAF, nie? Tak. To będziesz musiał wrzucić procedurę i przez ten Mike Oscar 927 Direct 2 zrobić, nie? Żebyś był na to przygotowany. On ci pewnie da Direct albo Heady i wtedy załadujesz procedurę. Chodzi o to, żebyś troszeczkę wyprzedził to, co on ci powie, nie? Czyli najpierw załaduje procedurę i po... Nie, zgłosisz mu gotowość, on pewnie ci da przez Mike Oscar 927, okay. Żebyś nie był zdziwiony. Dobra. Dobra, ale potem jak ja mu zgłoszę gotowość, to najpierw ładuje procedurę i po załadowaniu procedury daje Directa do 9. A skąd ja mam wiedzieć, co on nie powie? No dobra, zakładając. No. No nie zakładaj, tylko żebyś wiedział, jak on ci powie coś. Dobra, mogę już mu... No tak, słyszeć, ready. Mogę. Warsaw Approach, Sierra Papa, Mike, India, Sierra, ready for approach RNP, runway 26. Sierra Papa, Mike, India, Sierra, Roger. I pytanie mam do instruktora, czy chcecie standardem dolecieć, czy już wektory? To poprosimy przez Mike Oscar 927 standardem i potem byśmy weszli przez ten IAF. To nawigujcie na 927. Derek 927. Mike India Sierra. No i masz RNAV. RNAV 26. Via. Via Mike Oscar 927. Load and activate. I widzisz i tu już masz i zakręcasz w prawo. Heading back 106. No i tu. Turn right 106. Departure good day. Amex 30 climbing. No jak wejdziesz, robisz cruise checklist i zgłosisz ready for descent, dobrze? Sierra Papa Mike India Sierra descent altitude 7000 feet QNH 1012. Descent 7000 feet QNH 1012. Sierra India Sierra. Jeżeli on do ciebie mówi Sierra Papa Mike India Sierra, to ty podpowiadasz Sierra Papa Mike India Sierra. 7000 ustaw.
Amex 3 Zulu, direct Tomty. Direct Tomty, Amex 3 Zulu. Ściągnie obroty na 2200, ładowanie na 17-18 i zniża się, zniża się. I 10 1-2. PNH-10-1-2 set. PNH-10-1-2. Sierra Papa Mike India, Sierra Descent Altitude 4000, Seat Altitude. Descent 4000 Altitude, Sierra Papa Mike India, Sierra. Altback 4000. No i mamy 12 mil, tak, a do zerżnięcia 3000, to dużo, więc trzymaj te 700-800. No to tak gdzieś wyjdzie. Dla nas teraz najważniejsze jest, żebyśmy nie przechodzili silników, nie? Zasłonki mamy zamknięte, patrzymy na temperaturę. Jest ok. Kontakt radar 134.875. Mego. Nie zwiększaj, bo widzisz, prędkość nam podchodzi pod żółte pole, żeby nie weszła na nie. Oto. Możesz troszeczkę ująć ładowania, no bo one rośnie, ładowania. Ono rośnie wraz ze zmierzaniem się, to jest normalne. O, i zostaw. No i ostatni 1000 stóp do przechwytywanej wysokości. Dobrze, żebyś miał opadanie nie większe niż 1000 stóp. No i spokojnie się wyrobisz, więc już wypłaszczaj trochę, żebyś też na takiej dużej prędkości nie wszedł, bo potem będzie problem z zakrętami w ogóle, nie? I wchodzimy w chmury, pitot hit jest. No i on ci tu zaraz zacznie zakręcać, zacznie pokazywać cię na, kiedy masz zacząć zakręt, tak? Trzymasz, no bo widzisz, że tu dochodzimy do punktu. O, widzisz, right? No, ustaw 225. India Sierra Descent Altitude 3000. Hit clear for RNP approach runway 26 report established. You are number one. Zakręcasz i mówisz. Descent 3000 feet, clear for RNP runway 26 report established. Sierra Papa Mike India Sierra. No, ustawiasz 3000. Ustawiasz 3000. Do powrotu. 130875, lot 8537, to 3. 3. Dzień dobry, lot 675, tam 6 go. Zniżaj. 1700. I trochę w lewo, tak? Dzień dobry, proszę radar kontakt. Nie patrz tak na to, na to masz patrzeć. To jest tylko podgląd, w lewo trochę. W lewo. Wystarczy, wings lewo. Wings lewo. Speed check. Poczekaj. Chodź. Bądź na ścieżce. Znaczy nawet jeszcze ci się nie pokazał glide slope, także ty chcesz już w podwozie. I w prawo. Lot 675. Speed check. Direct Waber. Clear down. Waber and 350 for lot 675. Trzymaj ścieżkę. 3000. Nie opadaj. 3000. No i zgłoś, że jesteś established on track. Nie opadaj. Wings level. Level up. Nie opadaj. Warsaw Approach, Sierra India, Sierra track established. Runway 26. What will be next? A jak macie tak wolne, to jest szansa na jakieś szybkie wektory do Okęcia, czy nie za bardzo? Za chwilę się zorientuję. Początkowo mogę zaproponować na S08, jeżeli chcecie z odwrotnego do Modlina, a ja w tym czasie się zorientuję, co na Okęciu. No to dobra, to byśmy poprosili 08 ILS-a, no i czekamy, a jak nie, to będziemy tutaj Modlin męczyć. Okej, to na razie odchodzę się z kursem pasa 4000 i ja zaraz poustawam. Dobra, to podchodzimy. Rozumiem, że mamy zgodę na podejście.
Tak, tak, zgoda na podejście, zaraz was wyślę na wieżę po Gołerandzie, kurs pasa 4000 i dalsze ustalenie. Możecie już z Modlinem nawiązać 123930. 123930 i po Gołerandzie Straighthead 4000, Mike in Wiesela. No i dobra, mamy. No i teraz daj duże, zwolnij trochę. Zwolnij. Zaczynasz opadać, dlatego te klapy robi się pół doty przed. Teraz będzie problem z prędkością. Poczekaj. O, i teraz duże. Dobrze, przełącz na wieżę. No. I teraz zrób sobie final checklist. Final checklist, mixture props full forward, propsync manual, flaps landing, gear down 3 green, pumps on, lights on, speed 9. Zobacz, gdzie jesteśmy, widzisz? Speed 95, final checklist completed. No i zgłoś, że establish on RNP runway 26 and touch and go. Modlin Tower Sierra Papa, Mike India Sierra, established on RNP runway 26, touch and go. Sierra Papa, Mike India Sierra, continue approach runway 26, traffic information, departing Piper Cruz will join right traffic pattern for runway 26. After touch and go, expect runway heading altitude 4000 feet. Zakręcaj. Clear for touch and go, runway 26, traffic information copied. After touch and go, climb 4000 feet, Sierra Papa Mike India Sierra. India Sierra negative for now, continue approach runway 26. Continue approach runway 26, Sierra Papa Mike India Sierra. Słuchaj co on mówi. Trzymasz, final checklist, ustaw sobie wysokość do Gołeranda 4000. Zwłaszcza, że masz super urządzenie. After departure, continue runway heading, climb altitude 4000 feet, wind 340 degrees, 13 knots, runway 26, clear for touch and go. Do ciebie to było. Touch and go, runway 26, Sierra Papa, Mike India Sierra. And after departure, climb straight 4000, Mike India Sierra. Cały musisz clearance zgłaszać, a nie tylko połowę. Staraj się dojść do glide slopa. Jesteś cały czas do te pod, czyli tak na minimum. Do rozstabilizowania się. O właśnie. Pamiętaj o nogach z hamulców, tak? I potem będzie lotka pod wiatr przeciwna noga i tak wylądujesz. One hundred above. Minimum, tak. Patrzysz na zewnątrz, decision, landing, tak? No i teraz już ustawiasz. Lotka pod wiatr przeciwna noga. Trzymasz. No. Za wysoko, leciutko jesteś. Na centralną, w prawo. W prawo, na centralną. W prawo. Spokojnie, spokojnie. Trzymasz centralną, patrzysz daleko. Małe klapy i startujesz. Delikatnie manetki. Are you ready for approach briefing? Ready. Approach briefing, Bydgoszcz, Poland, War Yankee, runway 08, chart number 13-2, issued 13th August 21st. Do you have the same chart? The same. War Bravo Yankee, Zulu, frequency 112.7 is set. Final approach course 072. We will set when ready for approach. Altimeter check over final approach fix. 5.3, 2000 feet. Minimum decision altitude 660 is set. Airport elevation 236.
Minimum sector altitude based on Bravo Yankee Zulu VOR is 2000 feet. Briefing standby. ABIM, stopwatch reset, 1 minute 15. Briefing continue. We start our approach over VOR at 4000 feet. Over VOR we set course 239er and fly on radial 239er till 7 DME distance. When 7 DME distance, we make right turn heading 042 to intercept radial 072. After turn, we set gear down and flaps for approach. Speed for gear down is 140, for flaps is 110. Over final approach fix 5.3 DME distance, we set flaps for landing, report final and start our descent. Altitude checks are 5, 4, 3 and 2 DME distance before. In case of missed approach, we climb straight ahead on radial till 7 nautical miles DME distance, then direct to VOR, climbing 2,300 feet. Runway 08 is 2,500 meters long, 60 meters width, equipped with approach light system, high intensity runway lights, center line lights. Do you have any questions or suggestions? No question, no suggestions. Approach briefing completed. Mogę mu zgłosić ready for approach? Oczywiście. Bydgoszcz Tower, Sierra Papa Mike India, Sierra, ready for approach. Sierra Papa Mike India, Sierra, clear VOR Yankee approach runway 08, clear for 019, report on final. Clear for VOR Yankee runway 08 approach, QNH 1019, report on final, Sierra Papa Mike India, Sierra. Course 239er. Już ustaw sobie 20, żeby była mniejsza prędkość, bo znowu go tak rozhulasz. Heading back 239er. A przeszliśmy pomoc? Tak. No to zakręcaj tak to. Ale nie widzisz, że radial jest z lewej, a nie z prawej? Teraz przeszliśmy pomoc dopiero. Bo przeszedł trójkąt. Nie patrz na mapę, stary. Nie, na DME patrz. Speed check, gear down. Sierra Papa Mike India Sierra, report position. Position? Established on track. Established on track 6.5 DME distance. Tower, continue approach, report for mouth. Continue approach, report for final, Sierra Papa Mike India Sierra. Bravo Papa Oscar 407, speed check flaps approach. Bravo, next left echo, stand 6. Final checklist, mixture, props forward, props in manual, flaps landing, gear down, three green lights on flaps off, final checklist completed. Runway 08, clear for low pass, Sierra Papa Mike India Sierra. Next check, 41530. 4200 below, next check, 31180. 3100 below, next check. 2830. No i altitude for grant ustaw 4000. Bravo Papa Oscar 407. 100 above. 6 request leave. Minimum, continue. Bravo Papa Oscar 407, let's copy it and send and thank you, goodbye. Bravo Papa Oscar is leaving. See you. Bravo Papa Oscar, this request is refueling arranged. I will pass the information. Okay, thank you. Parka. No i dobra, go around. Go around. Flaps. Power.
Positive climb, gear up. Huzer 04, że przyjąłem dżurny, chcesz wykonać inspekcję przed swoim odlotem. Flaps up. Lights off, pumps off, after takeoff checklist completed. Zobaczyliście przygotowanie do lotu i wykonane dwa podejścia, jedno RNP w Modlinie oraz WOR w Bydgoszczy. Teraz jeszcze samo lądowanie do ILS-a w Łodzi. No i zrób jeszcze jeden holding i w tym drugim holdingu zwolnisz i zgłosisz wtedy, że jesteś ready for approach, ok? Tak, heading back 058. A-beam, stopwatch reset. No, ściągnij już trochę manetek, troszeczkę, delikatnie. O. Heading back 208. No i zobacz, jest schamowany, super, i teraz zgłaszasz, że ready for approach. Łódź Tower, Sierra Papa Mike India, Sierra, ready for approach. Sierra India, Sierra, advice type of approach. ILS 25, Sierra Papa Mike India, Sierra. Sierra India, Sierra, cleared ILS approach runway 25, QNH 1017, report established. Clear ILS runway 25, QNH 1017, report established, Sierra Papa Mike India, Sierra. Speed check. Bardzo dobrze. Gear down. Super. Sierra India, Sierra, in case of missed approach or after touch and go or low pass, right turn Lima Oscar Zulu 3000 feet. After touch and go, right turn Lima Oscar Zulu 3000 feet. I zniżasz. Speed check, flaps approach. Speed check, flaps landing. No i zwalniasz do 90. Sierra India, Sierra, wind to 190 degrees, 7, maximum 1 to knots, runway 25, clear touch and go, and after departure, right turn, Lima, Oscar Zulu 3000 feet. Clear touch and go, runway 25, after touch and go, climb 3000, Lima, Oscar Zulu. Nogi z hamulców. Bartolini 6 Lima, move minimum to the base continue position and hold in base. Move to the base position, we'll hold a base, Bartolini 6 Lima. Idle. Spokojnie, poczekaj, aż się wytraci energia. Poczekaj. I zostaw już tak. Tak już zostaw. O, i to było dobre, dobre. Dobry. Proces szkolenia lotniczego nie należy do łatwych. Żeby zostać zawodowym pilotem, trzeba naprawdę dużo przejść. A czasami, żeby kursant poczynił jakieś postępy, to konieczny jest porządny kopniak w tyłek od instruktora. No to kilka z nich, które pomogły mi się wziąć w garść i zmotywowały do pracy, bez której nie dało się osiągnąć sukcesu. Zobacz, to ci się rozchodzi, heading back jest gdzie indziej, no porządek mieć stary w tym. Musisz te briefingi szybciej robić, lepiej je wrzucać między, o, tu kawałek czasu, tam kawałek czasu, a nie, że czekasz na prostą, potem ci się to wszystko rozwala, no bo kręcimy już trzeci holding, powinniśmy być po briefingu już. Jaki final approach fix? Final approach point. No to stary, bo jak takie coś powiesz, to k***a jesteś skreślony, no. To pokazuje, że nie wiesz, co robisz i gdzie jesteś. Czemu zakręcasz? Gdzie masz heading back? No nie może być tak. Heading masz po to, żebyś zakręcał tam, gdzie jest heading back. Jeżeli schodzisz 10 stopni od tego, to znaczy się, że błąd popełniasz. I zobacz. Zamiast najpierw zrobić checklistę, bo jest flight, a communicate jest na końcu, to ty pierwsze co to powiedziałeś? Po co? Myśleć, stary, myśleć. No. Gdzie masz? Po której stronie masz radial? Po lewej czy po prawej? Po lewej. No to jak go trzeba przewrócić? Trzeba polecieć. O, to ustaw 30 stopni w lewo. Najpierw heading back. K***a, Damia. Napierdolę. Stary, weź się trochę ogarnij. Do jakiej wysokości masz zniżać? Do 2200. Na razie to jesteś w ch*** za samolotem. Nie zdasz tego egzaminu, tak latając. Bo to jest do chuja niepodobne. Bo to robisz briefing, żeby się przygotować do tego wszystkiego. Ty sobie wyznaczasz kiedy i jak chcesz, tak?
Nie wszedłeś w stożek ciszy, nie przeszedłeś pomocy, a już kurwa zmieniasz wszystko. No co to jest? No i gdzie jest radio, który miałeś przechwycić? W prawej. No to... Jeszcze w prawo. Tu six. Już wiadomo, że poprawka jest, bo wiatr mamy z północy. Heading back 042, right. Course 072. To najpierw course, a potem heading back, nie? Turn right 042. Nie za, 200 stóp straciliśmy na tym. Masz mieć 2200, a mamy 1900. Czasami, a nawet bardzo często bywało też śmiesznie. Dobra. Kurs, pamiętaj, i 5000, pamiętaj, że już od niego dostałeś. Tak, tak, tak. Nie chcę dostać od niego drugiej, bo wiem, że... Żebyś ty się k***a mnie tak bał. Ciebie to ja się boję bardziej, chłopie, w nocy mi się śnisz. No dobrze. Mam nadzieję, że nie k***a erotycznie. No, nie, nie, zdecydowanie. Znaczy, powiem ci, to są sny erotyczne. Tak mnie je, że jak mnie nikt nie je w tych snach, wiesz? Także to są sny bardzo erotyczne. Kurwa, porno dla ubogich. No, no tak. Dobra, jedziemy. Czyli to będzie tylko low pass. Low pass, no bo uderzenie w ziemię kosztuje 1500 zł. Myślę, że nie jesteś zainteresowany, więc... A to jakaś nowość, zazwyczaj touch and go'y są darmo. Gdzie? No, w Pińczowie. Ostatnio byłem. Dobrze, że nie wylądowałem, jest widziałeś, tak mokro. Woda? No masakra. Pińczów, ale urokliwie tam jest. Tak, urokliwie. Żeby nie było, instruktor potrafi też pochwalić. Zmniejszyłeś ciśnienie ładowania, okej, super. Nie, tylko pamiętaj, że samolot będzie chciał się zniżać, więc ty go ciągniesz i on zmniejsza prędkość, bo to na no tym to polega, chodziło, nie? No, no. I super. I teraz troszeczkę zakontruj, dolej, troszeczkę, tak. O, właśnie, i zostaw. I to jest to, nie? Zobacz. I on teraz już nie będzie się zwalniał. Zwolniłeś o ponad 20 knotów. To jest widoczne na radarze, więc kontroler widzi, że współpracujesz, nie? Że się słucham. No. Zresztą jak to wyjdzie, to ja potem do nich zadzwonię i podziękuję. I powiem, że taka z*** od kontrolera jest lepsza niż od instruktora. Możesz powiedzieć, że kursant dziękuję. Ciekawe, czy będzie pamiętał. Pewnie nie. Pewnie nie, bo mają. Codziennie tam. Nie, 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 myśl, że jesteś jedyny taki orzeł. I ostatnie lądowanie w tym filmie. Piękne okoliczności przyrody, zachodzące słońce w Modlinie. Final checklist, mixture, forward, props, pull forward, flaps landing, gear down, 3 green, lights on, pumps on. Offshore props, Sierra Papa Mike India Sierra, RNP 26 established. Sierra Papa Mike India Sierra, contact Modlin Tower, 123, decimal, 9R30, dziękuję, dobranoc. 123, 9R30, dziękuję, dobranoc. Established 8732. Lot 8732, continue. Sierra Papa Charlie Fox et Alpha, oczekuję nad Indio. Modlin Tower, Sierra Papa Mike India Sierra, RNP, runway 26, established. Sierra Papa Mike India Sierra, Modlin Tower, hello, continue approach. One VFR will be holding north, another after departure, proceeding south also to hold. All the traffic below 1500 feet altitude. Traffic information copied, Sierra Papa Mike India Sierra. Sierra Papa Mike India Sierra Tower, confirm full stop landing? Yeah. Affirm full stop landing, Sierra Papa Mike India Sierra. For nautical miles, 1880. Clear to land, runway 26. Clear to land, runway 26, Sierra Papa Mike India Sierra. Tutaj, you are leaving control express. Tutaj też musisz sprawdzać, tak? Na 3 milach masz... Na 3... no nie ma, na 2 jest 11.40. No. Czyli pomimo tego, że follow glide slope, to tak, no. Sprawdzać. Minimum, continue. Sierra
Sierra Papa Mike Alpha Lima, now you're number one. Report on final runway 26. To prawie wszystko. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli się spodobał, to oczywiście zostaw łapkę w górę lub komentarz. To zmotywuje mnie do publikowania kolejnych filmów. A jeżeli jesteś nowy, nowa na kanale, to koniecznie go zasubskrybuj. I pamiętaj, Ty też możesz spełnić swoje marzenia o lataniu.